Panowie, Party Fashion Night to nie jest impreza, na której spodziewałbym się ciebie, Piotrze, a jednak. Tak, zostałem zaproszony przez Mariusza, za co mu bardzo dziękuję. Jestem chyba jedynym muzem tutaj w historii, tak powiedziałeś? No tak, nigdy nie było. Tak, czuję się wyróżniony. Ja w tej stylizacji widzę powrót do lat poprzednich. Dobrze, czy jednak kolejka mnie zawiodło? O co chodziło w stroju Piotra? O co chodziło w stroju Piotra? No, żeby pokazać, że to jest bardzo modny i męski artysta, czyli ma coś bardzo unikatowego, a zarazem prostego. A pokaz mody, który za chwilę będziecie oglądać, czy tutaj, Piotrze, w ogóle ciebie interesuje to? Jest jakaś taka część twojej głowy, duszy, która faktycznie no, z przyjemnością będziesz patrzył na tę stylizację? Już odpowiadam, wiesz co, znaczy ja przez te 8 lat ostatnie, przepraszam, jeszcze słowo, przez ten ostatni czas, kiedy jestem, że tak powiem, na salonach, tak, to doświadczyłem dosyć sporo pokazów i jakoś lubię je oglądać, mam też dużo znajomych z tej branży. No był też na kilku moich. Byłem na kilku Mariusza i mamy tutaj kolegów, więc jakby no to środowisko jest małe, tak lubię, a poza tym jak byłem zawsze mały, to lubiłem się przebierać, będę to powtarzać. Lubiłem balety przebierańców, jakby lubię też, znaczy fajnie, bo to jest taki moment, gdzie można założyć coś innego i trochę pobawić się tym wyglądem, trochę przełamać tę codzienność, więc jakby mi w to graj. Na koniec innej beczki. Rok temu widziałem się w Pałacu Kultury na tej samej imprezie, choć jeszcze nazywała się Flash Fashion Night, z Kasią właśnie. I ona opowiadała mi o tej stylizacji, zrobiliśmy fantastyczny, barwny wywiad. W tym roku jesteś ty. Czy jest jakoś tak, że wy kiedyś faktycznie lubiliście razem przychodzić na te eventy, a dzisiaj ktoś po prostu musi zostać w domu? Wiesz co, Kasia tu jest, jakbyś zobaczył. Tak! Jest, jest. Ale ja dzisiaj jestem po prostu muzem. Dzisiaj na moje zaproszenie Józek się zgodził. Więc muszę tutaj być, wiesz, nie mogę się rozdwoić.